Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek Panoramy Informacji z regionu Ekstra. Tym razem znajdujemy się w Urzędzie Miasta Piastowa i będziemy rozmawiać z panią Urszulą Nelken, czyli dyrektor Centrum Usług Oświatowych w Piastowie. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. I porozmawiamy o programie, który już się zakończył, ale który niejako u nas, można powiedzieć, w powiecie jest troszeczkę nowatorski, ponieważ jak poszukamy, no to takiego programu, który doradczo, edukacyjnie pomagałby uczniom szkół podstawowych, no to nie mamy. I stąd pierwsze pytanie, i skąd w ogóle pomysł na to, żeby coś takiego zorganizować? No i wiemy, że też zaangażowane w to były środki zewnętrzne. Tak, to znaczy to były przede wszystkim środki zewnętrzne, były to środki unijne. No pomysł jest rzeczą, wydaje się, oczywistą, dlatego że tutaj priorytetem i absolutną koniecznością było to, by pomóc uczniom ostatnich klas szkół podstawowych, siódmych i ósmych klas, w wyborze ścieżki kariery. Pytanie jest właściwie po co, prawda? Bo doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach jako takie jest. Natomiast wiemy, że jest to bardzo poważny problem, że szkoła, która jest, no nie oszukujmy się, dosyć zuniformizowana, prawda? Mamy wszystkich nauczamy w tym samym czasie, tego samego, wszystko to jest podporządkowane testom. Natomiast tu jest doradztwo zawodowe z natury rzeczy sprawą niezwykle indywidualną, bo przecież każdy z nas zadaje sobie pytanie, są ludzie często bardzo dorośli, którzy tak naprawdę jeszcze nie wiedzą, co chcieliby w życiu robić. Przebranżawiają się nawet. Dokładnie tak. Znaczy, no tutaj to i pandemia też nam pokazała zresztą, że przebranżawienie się dzisiaj to nie jest aż tak duży problem, natomiast rozumiem, o co chodzi. Chodzi o to, że zadajemy sobie pytanie, w czym mógłbym być dobry, i jak rozumiem, ten program właśnie miał nakierować na te strefy, w których uczeń, a później pracownik, najlepiej by się realizował. Dokładnie tak. Pokazać dziecku, jakie są jego mocne strony, w czym ono jest najlepsze, w czym mogłoby się realizować, i pomóc mu właśnie podjąć tę decyzję, co dalej zrobić ze swoim życiem, by to życie było jak najbardziej udane, szczęśliwe. Czyli jest to tak naprawdę no w sumie taka kwintesencja, powiedziałabym, ideału edukacyjnego, no bo o to nam wszystkim chodzi, prawda? Ucząc dzieci, młodzież, chcemy osiągnąć taki stan, gdzie człowiek jest odpowiedzialny za siebie, ale też potrafi się świetnie włączyć w społeczeństwo. A w takim razie w jaki sposób uczniowie mogli skorzystać z tej pomocy, bo tak na dobrą sprawę to jest pomoc? To znaczy, jak szkoły to organizowały? I wiemy, że to były tylko 4 szkoły, a nie wszystkie piastowskie. I też mam pytanie tutaj z mojej strony właśnie o to, dlaczego tylko te 4 szkoły? W Piastowie mamy 5 szkół podstawowych, natomiast ze względu na to, że jedna z tych szkół było to przekształcane dotychczasowe, czyli do 2017 roku gimnazjum, jeszcze nie mieliśmy tutaj wszystkich klas w tej szkole, wszystkich oddziałów, wszystkich poziomów. Czyli tak naprawdę tych uczniów właśnie z siódmych i ósmych klas, którzy to byli przedmiotem, nieładnie powiem, czy też podmiotem tego projektu, tam jeszcze nie było. W związku z tym były to tylko 4 szkoły, szkoła numer 1, 2, 4 i 5. I w takim razie powiedzmy, jak uczniowie mogli skorzystać z tego, bo wiemy, że to nie było tylko tak, że ktoś przychodził do szkoły i informował o tym, że jest program, tylko rzeczywiście nawet stacjonarnie można było to codziennie załatwić, przyjść, dopytać się, dowiedzieć, jak również pojechać pewnie na jakieś targi, ewentualnie porozmawiać z pracodawcami przyszłymi, ponieważ ten program, no trzeba powiedzieć, że był bardzo dobrze zakrojony, jeżeli chodzi o docieranie i informowanie, w czym ktoś może być dobry, i też pokazywanie rozwiązań. Ten program rzeczywiście był bardzo, bardzo dobry i bardzo skuteczny, powiedziałabym, nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli, bo jednym z elementów tegoż programu było kształcenie zawodowe, znaczy udział w studiach podyplomowych dla 9 nauczycieli piastowskich szkół, po to, żeby oni z kolei w konsekwencji wiedzieli, jak najlepiej dotrzeć właśnie z tą wiedzą do uczniów. I to udało się zrealizować. Prócz tego tych punktów było kilka, takich najistotniejszych. To były zajęcia indywidualne, zajęcia warsztatowe. To były wyjazdy do przedsiębiorców po to, by na miejscu u przedsiębiorcy zobaczyć, jak funkcjonuje konkretnie dane przedsiębiorstwo, jak jest realizowany tam na przykład proces produkcji, czy w jaki sposób no, można tam po prostu podjąć pracę, co tam ciekawego można zobaczyć, prawda? Jak, w jaki sposób się tam akurat zrealizować. Jednym z elementów była też strona internetowa. Specjalnie tutaj powstała strona, w której uczniowie mogą zobaczyć wszystkie szkoły na terenie powiatu pruszkowskiego, wszystkie instytucje doradztwa na terenie tegoż powiatu i wszystkie
zakłady istniejące na terenie właśnie naszego powiatu, czyli mogą zobaczyć adres, telefon, stronę internetową, dowiedzieć się po prostu wszystkiego, no, na dobrą sprawę nie wychodząc z domu. Był jeszcze jeden element, którego niestety no, na skutek tego, że mieliśmy pandemię, że no, w ogóle sytuacja zupełnie stanęła niestety na głowie i bardzo nam utrudniła realizację tegoż projektu, jednego elementu nie udało się zupełnie zorganizować. To były targi, w których miało wziąć udział kilkadziesiąt podmiotów tak naprawdę, czyli właśnie szkoły, pracodawcy, mieszkańcy. No ale ze względu na sytuację pandemiczną i to, że nie można było organizować spotkań, tego elementu nie udało się zrealizować. Dzisiaj bardzo popularne słowo feedback, więc zapytam się o ten, o tą informację zwrotną właśnie od uczniów, bo na pewno takie do Was docierały. Czy uczniowie byli zadowoleni z tego? Myślę, że na pewno. Natomiast program się dopiero co zakończył, bo projekt trwał od września 2019 do końca czerwca 2020 roku, czyli rozmawiamy zaledwie kilka dni po jego zakończeniu. Na pewno tak. I na pewno jest to program wart kontynuacji. Oczywiście to jakby nie zależy tutaj od miasta, dlatego że, tak jak powiedziałam, tutaj w 100% ten program był finansowany przez program unijny. Natomiast mamy nadzieję, że będzie można takie programy w przyszłości również realizować. Dziękuję w takim razie za te rozmowy. Niejako Pani uprzedziła moje ostatnie pytanie o kontynuację tego programu, ale wiemy, że jest to uzależnione oczywiście od środków zewnętrznych. Pani Urszulo, jeszcze raz serdecznie dziękuję za rozmowę i z tego miejsca żegnamy się z Państwem. Dziękuję bardzo. Do następnego razu.